Chciałbym powiedzieć o okresie pracy, o swojej dekadzie od 1956 roku do 1966. Przyszło mi wtedy pracować w Chówcu jako komendant Chówca. Chciałbym powiedzieć, przygotowany do tej pracy. W szkole średniej mieliśmy wspaniałą drużynę harcerską. Znaliśmy bardzo dobrze historię powstania Skautingu, napisaną przez Wadem Poeda. Te dwie księgi, które dziś obowiązują nas, po prostu umieliśmy to interpretować i przekazywać innym. I ten okres harcerstwa po prostu kojarzy mi się z najpiękniejszymi chwilami w życiu lat młodości. Ale komenda Chówca powstała już w dziwny sposób, ale miesiąc czasu jeszcze przed Jasnym Łódzkiem, przed zasiedleniem harcerstwa. I nikt z tego nie robił żadnych problemów, ani władze, albo się nie orientowały. A myśmy bardzo zadowoleni, że byliśmy pierwsi w Chorągwi komendą Chówca. Wspomnę kilka takich na początek, jedną taką kłopotliwą sytuację. Kiedy już 2 tygodnie byłem komendantem, ale za 2 tygodnie były święta Bożego Narodzenia, przyszły harcerki z liceum Prusa Elizy Orzeszkowej na czele z panią Marysią Towczak, drużynową, i komunikują, że drugu komendancie myśmy postanowiły, że zorganizujemy jasełka w kościele garnizonowym, podziemia. I że mamy księdza kapelana, księdza Kornasa. Że Boże kochany, na początku już takie schody pomyślałem sobie, to ja już w tym harcerstwie nie będę miał dużo do powiedzenia, bo na zjeździe łódzkim było wyraźnie napisane, że pracujemy pod ideowym kierownictwem partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i byłem bardzo zakłopotany. Ale społeczeństwo Siedlec wtedy ten impuls wielkiej nadziei w lepszą przyszłość, jakośmy to ludem wszystko przeszło i zaczęliśmy tworzyć harcerstwo. Ale nie tylko chodziliśmy po drużynach, odwiedzaliśmy szkoły średnie, podstawowe. I taką pierwszą imprezę, jaką nam się udało zrobić, to zabawę sylwestrową w szkole numer 8. Pan Jan Trzewczewski był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego tejże szkoły. Był podkarzmistrzem zresztą i mówię, że by zintegrować to nasze środowisko, szkoły, harcerzy, instruktorów przyszłej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Należy taką imprezę zorganizować. Państwo duchowie borucińscy poświęcili bardzo wiele czasu razem z Komitetem Rodzicielskim, zorganizowali i piękną dekorację i nawiązywaliśmy bezpośrednie kontakty po prostu z rodzicami, z kierownikami szkół i z przewodnikami OH drużyn harcerskich. I właśnie z tych przewodników drużyn harcerskich wtedy dostałem taką informację z głównej kwatery, jakoś bezpośrednio, że organizowany jest kurs instruktorów duchowych w Centralnej Szkole Instruktorów Duchowych. Z każdej szkoły wysłaliśmy po jednym nauczycielu.
i również złożyć. Także 10 osób i ja na dwutygodniowy taki kurs pojechałem. Chciałbym powiedzieć, że harcerstwo starsze pamiętało ten czas przerwy 8-letniej, natomiast szkoły średnie, ale z drugim w ogóle nic. To są małe dzieci. Od podstaw było zaczynać. Jak się przyjąłem tym harcerstwem, tymi zuchami, to Komenda Chorągwi Mazowieckiej powierzyła mi funkcję organizacji drużyn zuchowych po tym kursie. Do wakacji w każdej szkole powstały już po drugie drużyny zuchowe. Harcerska i zuchowa. A do Bożego Narodzenia w tymże roku, w 1957, w każdej szkole już były prawie we wszystkich klasach drużyny. Najważniejszym naszym zadaniem to było powołanie Rady Przyjaciół Harcerstwa. Bez Rady Przyjaciół Harcerstwa jako chłopiec byśmy nic nie zdziałali. Ja już pomijam niektóre takie momenty ważne, ale Rada Przyjaciół Harcerstwa to byli przedsiębiorcy, to byli ludzie na stanowiskach. Przewodniczącym Rady był pan Alfred Jakimiak, przewodniczący Rady Miasta i on właściwie sobie dobierał członków. Na pierwszej Radzie Harcerstwa w miesiącu bodajże, dobrze mówię, marcu, członek, zastępca, pan major Dolecki powiedział, że jest taka możliwość z Nemobilu otrzymania namiotów wojskowych i kuchni. Niech komenda chłopca złoży zapotrzebowanie. Złożyliśmy zapotrzebowanie na 40 namiotów, na 3 kuchnie polowe, na 3 kotły nasadowe, 100-litrowe, z pełnym sprzętem, z pełnym wyposażeniem. Za tydzień czasu, jak w Stolicku na Krysie, wojsko z dwoma samochodami ciężarowymi przywiozło sprzęt i zlokalizowało go w jednostce wojskowej, co się mało zdarza, żeby jakiś sprzęt niewojskowy był w magazynach albo gdzieś tam w pomieszczeniach wojskowych. I ten sprzęt był tam dotąd, dopóki byłem komendantem harcerstwa, do 1966 roku. Przygotowywaliśmy się w tej chwili do akcji letniej. Mając już namioty, to był całkiem inny duch po prostu. I wszyscy się cieszyliśmy, nie tylko komenda chłopca, ale cała nasza społeczność harcerstwa, że już mamy namioty, mamy kuchnię. Mało tego, jeszcze samochód otrzymaliśmy po prostu Tundra, amerykański samochód, taki bojowy prawie, to na zdjęciach jest pokazywany. I na obozach harcerskich, mówię konkretnie, szkoliliśmy kadrę, przede wszystkim średnią kadrę i drużynowych, przybocznych, obozy liczyły wtedy w zgrupowaniu po 150 osób. Męski był pierwszy obóz w Kuczkach, w Chuszczy, to są olbrzymie dęby na polanach szerokich, a żeński obóz był nad Szarenką, gdzieś kilometr od nas bliżej Buszki. I mieliśmy wspólne ogniska wspaniałe, ogniska ciekawe,
zawsze była zgaduj zgadula, zawsze było echo owocowe, co się działo podczas całego tygodnia. To wszystko działaliśmy wspólnie po prostu i dla społeczeństwa, dla środowiska naszych miejscowych wiosek. Stało się raz tak, że księża, którzy jechali z odpustu do Siemiatycz, w Czarnach, zobaczyli wielkie ognisko. Doszli do wniosku, że to pewno harcerze. Ksiądz Kulawik, jeszcze z dwoma księżmi, przyjechał na ognisko i ksiądz Kulawik wygłosił dłuższą mowę. Za to na drugi dzień otrzymałem informację z Komitetu Partii, wezwanie na egzekutywę. Boże, cała komenda była w strachu, bo mogło móc rozwiązać. Harcerze, powiem prawdę wprost, że ksiądz się modliła, żeby się nic nie stało, bo obóz może być zlikwidowany. Pojechałem na egzekutywę, patrzę, większość członków na coś Rada Przyjaciół Harcerstwa. A więc już tak byłem trochę pełny. Pierwszy sekretarz papierni wtedy, po krótkim wprowadzeniu, mówi drugu komendancie, a kto wam pozwolił zapraszać księży na ognisko? I tak szybko jakoś zacząłem myśleć. Nie wiedziałem w pierwszej chwili, co powiedzieć, ale odważyłem się. Mój przecież ksiądz Kulawik to jest księdzem patriotą. On wybudował fabryczkę przemysłu spożywczego w Czarnkach. Stację miał kolejową, bocznicę kolejową i za to otrzymał wielkie odznaczenie w KC. Po tych słowach papiernik, sekretarz wyszedł, a delikatnie Michalak, drugi zastępca, kierownik, dyrektor wydziału, dyrektor PKS-u, mówi, o której macie pociąg do obozu, do Kutek. Ja mówię, za 3 godziny. Wszyscy wyszli i pojechaliśmy naszą egzekutywę Rady Przyjaciół Harcerstwa na obiad do Kaszyna. Przyjeżdżamy nie pociągiem, ale odwieziono mnie gazikiem na samo miejsce po prostu postoju obozu. Taka była współpraca, taka była więź. O tych obozach nie pisałem, ale można powiedzieć, bo mieliśmy 2 obozy, jeden po drugim w Kuczkach, drugi miał być w Dziewnicznej, ale wtedy była wielka powódź, zalało całą okolicę i musieliśmy drugi raz się prosić Kuczki. Dlatego nie będę mówił, w którym to roku, na jakim obozie, ale co tam się działo na tych obozach. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego razu przychodzi Cygan, nadleśniczy i przewodniczący Rady Gminy i proszą, że Cyganie chcą tutaj zrobić na obozie zaślubiny młodej pary, żeby dać im zezwolenie i wypożyczyć kuchnię po kolacji, oni sobie tam przyrządzą posiłki. Tak się stało, nic nie miałem do powiedzenia. Jeżeli przyszedł nadleśniczy, jeżeli przyszedł przewodniczący Rady Gminy, to oni właściwie rządzą. Wyraziłem zgodę.
Proszę sobie wyobrazić naprawdę, że zabawa po tym posiłku ich niedługim trwała całą noc i młodzież z obozu, całe zgrupowanie bawiło się dosłownie całą noc. Na drugi dzień przychodzi cygan żegnać się, a jeszcze ze śniadania skorzystany i mówi, to jest już ostatnie wesele w Polsce, jakie nam władza zezwoliła, już więcej taborów nie będzie, już jest koniec naszej przygody cygańskiej. O tyle to jest ważne, ten moment, że to było ostatnie wesele cygańskie. Innym razem spotkała nas straszna burza. Burza, byliśmy w Dębninie Wysokiej, też na tymże obozie, bo mówię o obozie, jakie przeżycia. I bez przerwy pioruny biją, wody już jest po kostki na całym obozie. I zastanawiamy się, Boże, kiedy to się skończy? Niby to się skończyło, a za pół godziny jeszcze większa druga burza przyszła. Nocą, kiedy już było, wszystko się wyjaśniło trochę, poszliśmy do obozu żeńskiego zobaczyć, jak druhny tam to burze przeżyły, a druhny mówił, że u nas była burza, tylko też padał. Ale u was to pioruny biły, bo były duże dęby, miały co. Straszna rzecz wtedy się stała. Na drugi dzień przyjeżdżają rodzice. Ci, co jechali samochodami, przyjechali dopiero po południu, nie rano. Dlatego, że były mosty i mostki poprzerywane. Straszna burza była. I kiedy tak rodzice wpadli, i musieli, po prostu biegli chyba. A chciałem jeszcze powiedzieć, że ta sarenka, ta mała rzeczka, to tak przybrała ten strumyk, że miał 4 metry szerokości. I proszę sobie wyobrazić, że gospodarze z Buszki, z tej wioski, z drabin takich dachowych, przeciwpożarowych, jak mówił jeden, zrobili nam kładki. Tak zrobili kładki, że ci ludzie, co przyjechali i szli po prostu od stacji, to przechodzili już po kładkach. Zrobionych przed spontanicznie. Nikt ich o to nie prosił. Jaka była więź wtedy między młodzieżą? Chyba warci byliśmy za to ogniska, za to służbę ojczyźnie, że tak nas po prostu pięknie tak się zachowali. Jeżeli chodzi o taką najważniejszą sprawę w tym momencie, to było podsumowanie jednego obozu. W domu kultury na Puławskiego. A więc byli wszyscy dyrektorzy szkół średnich, podstawowych, byli wszyscy drużynowi, instruktorzy harcerscy i cała Rada Przyjaciół Harcerstwa na czele z panem przewodniczącym Trochim Jakim Jakiem Alfredem. I wtedy było podsumowanie obozu bardzo pozytywne. Nie było żadnych uwag za te wspaniałe wywiązanie się i opiekę nad dziećmi. Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że od nowego roku Dom Pracy Twórczej, który jest na ulicy Nauczycielskiej, będzie domem harcerza. I że znajdą się jakieś środki na rozwiązanie dla zespołu
muzycznego, żeby po prostu nas wspomóc. I po tym spotkaniu w domu harcerza powstały te sekcje, bardzo takie, jedna skutnica, druga lotnica, a na następny rok, o tej samej porze, już w Wiejskim Parku na Festynie zorganizowaliśmy pokazy modeli latających na uwięzi. To wtedy to była w ogóle 60 ponad lat temu. Nie było, po prostu no, niespotykana sprawa. Mało tego, stateczki po stawie były zdalnie kierowane. No to jest dokumentacja, po prostu w książce wspomnień o harcerstwie. 1958 roku zorganizowaliśmy kurs samochodowy i motocyklowy przy wielkim wsparciu Ligi Obrony Kraju, pana Pruchenka, przy wielkim wsparciu szkoły numer 1, wiecie tam, gdzie byłeś 27 lat dyrektorem tejże szkoły, właściwie tam całe życie pracowałeś. I to właśnie z tym mieczem, właśnie z moim kuzynem, pisaliśmy tą książkę. Mieczu, pokaż się. Tak. I tak się bardzo dziękuję. A więc ten kurs trwał 7 lat. Przez 7 lat uczyliśmy. I na ten kurs też Rada Przyjaciół Harcerstwa załatwiła drugi samochód. Właśnie do nauki jazdy. Także w kursu mieliśmy dwa samochody. I motocykl. Takich sytuacji było sporo. Ale jeszcze taką bardzo ważną sprawą to właśnie były zuchy. Prowadziłem akcję mazowiecką kształcenia instruktorów zuchowych. Świątek Andrzej był wtedy komendantem, ja byłem jego zastępcą w Osuchowej. Przez 3 lata tylko jeden turnus prowadziłem przy Wchówcu, a drugi przy Komendzie Chorągwi akcji mazowieckiej. Kształciliśmy zuchów. Proszę sobie wyobrazić, że został opracowany przez główną kwaterę konkurs pod nazwą Mistrzowski Drużynowy, Mistrzowska Drużyna. Wiele to starać trzeba było. To nie taka prosta sprawa. Ile było kontroli, że tak powiem, wizytacji. Dostaliśmy się do finału i zajęliśmy pierwsze miejsce w kraju. Wraz z 37 drużynami drużynowymi pojechaliśmy drużyn zuchowych, pojechaliśmy do Jugosławii na obóz międzynarodowy. Jugosławia to bardzo ciekawy kraj. Do Słowenii. W Słowenii można było szybciej się z nimi rozmawiać, porozumieć, jak ze Słowakami czy Czechami. Bezpośrednio prawie wszystko rozumieliśmy. I tam poznaliśmy całkiem inny świat. Pytam się komendanta Janesa, kto wam takie piękne hotele wybudował tutaj nad morzem? A on mówi, Niemcy. I mówi, słuchaj, Niemcy byli największymi wrogami, tak jak i wy, Polacy. Myśmy z nimi walczyli na równi z wami, ale trzeba było przełknąć gorzką pigułkę, żeby uświadomić sobie, że to tylko dzięki nim, dzięki ich turystom, możemy gdzieś funkcjonować, możemy gdzieś żyć.
jeszcze chciałem powiedzieć, kiedy byliśmy właśnie w Jugosławii, po drodze spotkaliśmy, jak szliśmy do jego miasteczka Izola, po drodze księdza w takiej bardzo porwanej, połatanej sutannie. On zatrzymał się, pozdrowił i mówi, a skąd to harcerstwo w Polsce jest harcerstwo? W tym państwie, mówi, komunistycznym, trzeba było trochę wytłumaczyć. Po dłuższej rozmowie, taka nas jakaś trwoga ogarnęła, że, a ksiądz jeszcze powiedział, że w 1937 roku kończył seminarium duchowne w Krakowie i druh drużynowy, który już był na Politechnice w Gdańsku, Staszek Andraszek, był przewodniczącym kręgu, mówi, po cichu, złóżmy się księdzu na sutannę. Złożyliśmy się wtedy wszyscy, tyle co miałem prawie, a ksiądz sam nie chciał przyjąć, ale przyjął, który Wiesia Pawlikówna pyta się, czy wystarczy, a mówi, jeszcze się trochę dostanę. Proszę sobie wyobrazić, że idziemy jakieś 100 metrów dalej, a wtedy szliśmy do Triestu. Triest to jest takie wolne miasto do dzisiejszego dnia. Tak było kiedyś. Tam była kiedyś ropa, pozostał tylko muzeum i właśnie szliśmy zwiedzić to muzeum. I spotkaliśmy znów małżeństwo z dwoma synkami, mniej więcej 15-16-letnimi. I on mówi, że pozdrowił nas po harcersku, że walczył w Powstaniu Warszawskim, ale musiał wyjechać. I zaproponował nam i zafundował po raz pierwszy pizzę. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Niektórzy źle pomyśleli, o co chodzi. Ale była taka wspaniała i Coca-Cola. Boże, nie było w ogóle żadnej Coca-Coli, a to tam już było. I żeśmy tak podziękowali, mówi, a kto jeszcze chciałby więcej, to jeszcze. I on, to chyba jakaś opatrzność, mówię szczerze, za to pan darunek księdzu, zdawało się, jak to dobrze komuś pomóc, a opatrzność jeszcze odpłaci. Jak to wierzę mocno. I na koniec już może przejdę do tysiąclecia państwa polskiego. Tyle to było przygotowań ze stron władz w 1966 roku. Bali się jak święconej wody, że po prostu to musi ksiądz występować i biskup, i duchowieństwo, że to był chrzest polski, oni chcieli tak zrobić to po świecie. Nie wiem, czy to kawały, czy nie, ale był wielki problem, bo ja też stał w stronę ulicy Piłsudskiego i tyłem do Sojusza. Sojusz to po drugiej stronie było kino. I wtedy myśmy chcieli też wziąć czynny udział. Ale nasze wspaniałe instruktorki, Chorążyna, Żuta Boczyńska, już więcej nie pamiętam na pamięć, ale przygotowały porządnie to, takie widowisko w Starym Parku. Tam była zrobiona wcześniej taka duża ten taka podłoga, tak jak do tańca dechy i tam odbyliśmy, prawda, pierwsze, jedynie, że tak powiem, widowisko, tak jak ono wyglądało, chrzest polski.
Niestety, za parę dni dostałem z Wydziału Oświaty od pana Bilickiego, kierownika. Mówi, panie Janie, pan już nie może być komendantem harcerstwa. Uprosiliśmy władze partyjne i wtedy przeszedłem na nauczyciela szkoły numer 4. A myślicie, że byłem takim tylko nauczycielem? Może to mnie do głowy przyszło. Kiedyś zobaczyłem taką wielką kopę 10 w zakładach zabawkarskich blisko i tak pomyślałem, że można by było na lodowisku bandy zrobić. Prawdziwe lodowisko. Tak sobie narobiłem kłopot. Powiedziałem to Orczakowi, który był uczył WF-u w tejże szkole. No i tak po wszystkich świętych, cały listopad, wszystkie grudnia, żnęło się deski, przeważnie dębowe, na pile tarczowej, miałem strugarkę, na strugarce się równało. Ja tylko przygotowywałem, a młodzież starsza przygotowywała mi już na wykreślone dziecki, gdzie mam ciąć. I tak działo prawie do 10, nieraz wieczorem albo dłużej. I cieszyliśmy się bardzo, jak młodzież bawiła się na tym lodowisku, nie tylko z naszej szkoły. Jedno było na hali sportowej, a drugie było nasze, wymiarowe. Tak było przez kilka lat. I chciałbym powiedzieć, że na tym bym skończył to moje, może nieporadne sprawozdanie, ale mówię to z wielkiego serca. I chciałbym przekazać, że co można zrobić dla swojego środowiska. I jeszcze o jednym muszę powiedzieć, że jakby przewrót majowy, to harcerstwo przyjęło postawę wyczekującą. Nie chciało przelewać krwi bratobójczej. I bardzo dobrze, że taką postawę przyjęło, bo opiekun harcerstwa, patrona przejął Piłsudski i oficjalnie powiedział na jednym spotkaniu, że dobrze harcerstwo zrobiło, że udziału w tym, w tej wojnie nie wzięło, że było po prostu obojętne, wyczekujące. Ja bym na tym skończył, może by było dużo różnych takich przytaczać rzeczy. Mam trochę trudności z wymową wielkie, bo mam trochę starszy, co nie w porządku, ale cieszę się, że jeszcze chciałem tą intencję dołożyć do tej książki wspomnień o harcerstwie, bo nie wszystkim można napisać. Ale chciałbym, nie ma pana Kuchockiego, ale pani jest, taką mam serdeczną prośbę na zakończenie. Chciałbym się spotkać z harcerzami, którzy już przeczytają tę książkę tutaj w hotelu i żeby oni, jeżeli ma jakieś wątpliwości, na pewno takie spotkanie zorganizować. Chciałbym się po prostu prosić, a wiem, że zakończysz pana Grochowskiego prosiłem, nigdy mi nie odmówił. Tu nie ma problemu, zapraszam. I druga sprawa, może tutaj ta coś będzie ostatnia. Chodzi mi po głowie na emeryturze, żeby to harcerstwo ruszyć, bo myślę, że minie ten
okres pandemii i nastąpi rekonesans w szkołach średnich. I jest taka, myśmy już rozmawiali sobie z panem Krokowskim w Uchowie, zorganizować stanicę harcerską. Tam jest woda stosunkowo łagodna. Lipiec ma jakieś tam do 20, około 20 do 25 metrów szerokości, do metra głębokości. Tam już może jeździć każdy sprzęt wodny. Jakieś elementy stałe i zacznijmy organizować, żebyśmy wyszli już z tego zaśnianka lokalnego do ośrodków polonijnych. I przypominam jeszcze tutaj wypowiedź księdza prymasa tysiąclecia. Na spotkaniu z młodzieżą polonijną. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Tak to zawołanie mnie głęboko w sercu tkwiło, że myślę, Boże, to trzeba jako zrewanżować i to w czyn wprowadzić. Myślę, że jak będziemy organizować niebawem Radę Przyjaciół Harcerstwa, to jest nośne hasło, żeby naprawdę, tak jak nośne hasło dla wszystkich, którzy nie znają harcerstwa, wszystko, co nasze Polsce oddamy, nie tylko życie, więcej nie żyć, każdy przedsiębiorca zrozumie, o co chodzi. Dziękuję. Dziękuję.